Dzień dobry, Rozmowa Ekonomiczna, Anna Popek przy mikrofonie i mój gość, pan Robert Zapotoczny, prezes PFR, portal PPK. Dziś będziemy rozmawiali o oszczędzaniu. Mam nadzieję, że państwo już polubili nasze audycje i że są wam przydatne w takich codziennych decyzjach biznesu domowego, czy też nawet na większą skalę. I dzisiaj myślę, że temat jest bardzo ważny, panie prezesie, bo dzisiaj mówimy o oszczędzaniu, prawda? Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rzeczywiście, będziemy rozmawiać o oszczędzaniu, bo to jest część naszego życia. A przynajmniej powinna być. Musimy sobie zdawać sprawę, że oszczędzanie jest istotą budowania zamożności pokoleń i społeczeństw, ponieważ społeczeństwa bogacą się poprzez dwie stare prawdy. Pracę i oszczędność. To jest tylko to i nic ponadto. Teraz słyszę się takie głosy, że ten COVID, pandemia może przyczynić się do tego, że klasa średnia, dla której oszczędzanie no jest takim najbardziej naturalnym sposobem pomnażania majątku, że ona się skurczy bądź zniknie, no tego byśmy nie chcieli, i że to rozwarstwienie społeczne, czyli bogaci będą jeszcze bogaci, a biedni będą jeszcze biedniejsi, że może stać się faktem i to w dość krótkim czasie. Czy w takim razie my teraz, będąc w takiej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, możemy oszczędzać i jaki procent naszego zarobku powinniśmy na to przeznaczać? To może od początku. Jest rzeczywiście istotnym, żeby w każdym społeczeństwie klasa średnia stanowiła jak największy procent, ponieważ klasa średnia jest taką, która kultywuje porządne tradycje, przekazuje dalszym pokoleniom, które się z niej wywodzą, ambicje do tego, żeby się rozwijać. Oczywiście klasy niższe, tak zwane, klasa na przykład pracownicza, bo różne są determinanty w naukach społecznych określenia klas, ale szeroko pojęta definicja klasy średniej mówi o tym, że ta klasa powinna być wiodącą, powinna być taką częścią społeczeństwa, która zawsze powinna mieć ten największy udział. Różnie się definiuje przynależność do tej klasy, bo to nie jest tylko kwestia majętności, ale to jest też często, a przede wszystkim kwestia wykształcenia, kwestia pewnej etyki, pewnego światopoglądu, takiego bardziej społecznego, większej odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny, za swoją przyszłość. I teraz, jeśli chodzi o kwestię oszczędności, no, to jest, można powiedzieć, komunałem byłoby mówienie o tym, że oszczędność jest ważna i potrzebna. Oczywiście, że jest. Niektórzy ekonomiści uważają, że zbyt daleko posunięta oszczędność, czy społeczeństwa, które mają skłonność do bardzo wysokiego poziomu oszczędzania, wręcz nie wydają pieniędzy, nie stymulują rynku w ten sposób. Więc tutaj właściwy balans i takie dobre podejście. Czyli kupować to, co jest potrzebne, albo co nam sprawia przyjemność, tak żebyśmy też mogli korzystać z zarobionych pieniędzy, no ale jednak, żeby zostawić coś na boku. No, zawsze się mówiło na czarną godzinę. Tak. Może to jest zbyt złowieszcze, niemniej jednak te pieniądze gdzieś schowane mogą nam się przydać. Tylko właśnie teraz jak, tak. W czym chować te pieniądze? Ja myślę, że kwestia ile oszczędzać. No, często się mówi, że powinno się oszczędzać około 10% swoich przychodów w celach emerytalnych. To też zależy od tego, jak planujemy swoją emeryturę. Natomiast wydaje mi się, że podobnie jak żadna wdowa, która otrzymuje świadczenie po mężu, która ma na utrzymaniu resztę rodziny i musi tę rodzinę w jakiś sposób wyżywić, uchować. No, tak. Nie będzie miała zbyt dużej pretensji o to, że świadczenie było zbyt wysokie, bo to się raczej nie dzieje, tak? Więc myślę, że te oszczędności im większe, tym lepsze. Natomiast w oszczędzaniu ważna jest konsekwencja. To, że postanawiamy sobie coś i to robimy. Ważne w oszczędzaniu to mieć cel. Bo jeżeli oszczędzamy na tak zwaną czarną godzinę, to jest oszczędzanie, trochę z psychologii wynika, że takie bez celu, no więc
trudno tym później zarządzić, nie wytwarzamy w sobie konsekwencji, tak. Więc ważne, żeby na przykład prowadzić sobie taki budżet na określone cele, tak? Planujemy wyjazd na wakacje za rok, być może to jest dla niektórych z nas horyzont taki bardzo daleki, ale może warto drobną kwotę co miesiąc odkładać na jakieś subkonto w tym celu, żeby później nie mieć spustoszenia w rodzinnym budżecie. Warto zaplanować pewne wydatki, które mają nastąpić za jakiś czas i wpłacać na takie właśnie subkonta określone kwoty, nawet mniejsze, ale regularnie, ponieważ to nam pozwoli, po pierwsze, będziemy się czuli z tym lepiej, po drugie, panujemy nad swoim budżetem, po trzecie, mamy motywację do tego działania. To jest ważne, bo bez motywacji, bez takiego jasnego określenia, w jakim celu my to robimy, to oszczędzanie nie zawsze przynosi nam spodziewane rezultaty. Tak, a czy w oszczędzaniu ważne jest otoczenie rynkowe? I tak, i nie. Otoczenie rynkowe jest istotne i ono wpływa na nasze decyzje, może wpływać na nasze decyzje, bo na przykład dziś otoczenie rynkowe to COVID z jednej strony, ale świat niskich stóp z drugiej strony. Ten świat niskich stóp może nas skłaniać nie do oszczędzania, no bo po co będę oszczędzał, skoro mamy wysoką inflację, mamy inflację kilkuprocentową, która jest. Ona się dzieje, natomiast stopy procentowe nie odzwierciedlają poziomu tej inflacji. Co powinniśmy robić? Powinniśmy przede wszystkim konsekwentnie dalej oszczędzać, nie zapominać o tych rzeczach, na które planujemy wydać pieniądze, oszczędzać w jakimś celu, pomyśleć może o takich rozwiązaniach, które pozwalają nam chronić kapitał i dają pewne przywileje, na przykład indywidualne konta emerytalne, które mogą być prowadzone zarówno w bankach, gdzie wiemy, że możemy wpłacać na lokatę, ale ta lokata dziś niewiele nam przyniesie. Możemy korzystać z giełdy papierów wartościowych i wpłacać do towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dziś giełda, jak pokazują ostatnie wyniki na przykład pracowniczych planów kapitałowych, bo tutaj jestem naprawdę zbudowany faktem, że fundusze zdefiniowanej daty, myślę, że będziemy dziś jeszcze o tym rozmawiać, ale one w ostatnim roku przyniosły między 7%, czasem nawet i 12%, mówimy o całym roku. Proszę mi wierzyć, że 2,5 miliarda to są środki, które Polacy zgromadzili do tej pory w pracowniczych planach kapitałowych. Mimo tego, że wokół pracowniczych planów kapitałowych wybrzmiewa wiele nieprawdziwych informacji, porównywania do otwartych funduszy emerytalnych. No są to konsekwencje poprzednich działań, tak? Tak, zupełnie niewłaściwe porównania, a mimo to blisko 2 miliony Polek i Polaków wpłaciło 2,5 miliarda złotych. Tyle wpłaciło, ale na rachunkach jest ponad 2 miliardy 700. 230 milionów złotych zarobił kapitał, który został w pracowniczych planach kapitałowych zgromadzony. 230 milionów złotych to jest 50 milionów euro. To są już takie znaczące środki, więc naprawdę ja jestem bardzo z tego powodu zadowolony. No to cieszymy się w takim razie, że tak to dobrze idzie. Jak mówimy, oszczędzać trzeba to robić nawykowo. Kiedy wejdzie nam coś w nawyk, nawet nie zauważamy i nie jest to dla nas wysiłkiem. Trzeba mieć cel, bo znacznie lepiej oszczędzać na coś przyjemnego niż na czarną godzinę, która źle się kojarzy, prawda? No i rzeczywiście widzimy, że te pieniądze pracują nawet w tak krótkiej perspektywie i w tak trudnych warunkach, jak te, o których teraz mówiliśmy. Sądzę, że ten wątek będziemy kontynuowali. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Moim gościem był Robert Zapotoczny, prezes PFR, portal PPK. Bardzo dziękuję.